W pewnym momencie tam małe dziecko po prostu zaczyna iść, stawia swoje pierwsze kroki. I oczywiście matka tego dziecka tak, tak słodko, moje malutkie chodzi. Nie, to nie było chodzi, tylko że pierwszego przestępcę pokonało. Moje malutkie kochanie, po pierwsze przestępca, mamusia jest taka dumna. Tak mnie to rozbawiło, że po prostu masakra. Krasnoludy! Tutaj. I będzie, wy będziecie stać z tyłu. Ale po prostu rozjebał mnie ten moment w całym filmie, gdzie wszystko jest utrzymane mniej więcej w takich bardzo zabawnych i sympatycznych motywach. Tak po prostu ta końcówka mnie dosłownie położyła na upadki. No naprawdę. Ciekawe, kiedy się na nas rzuci. Bum. Ciekawe, dlaczego nasze wieże go nie atakują. To też jest bardzo ciekawe. I bardzo mi zastanawia. Tak czy inaczej, ostatnio wróciłam do oglądania filmu, bo miałam taką dłuższą przerwę. Taką bardzo długą przerwę, gdzie praktycznie w ogóle filmów nie oglądałam żadnych. I dlaczego do tego wróciłam? Dlaczego wróciłam do oglądania filmów? Prawdopodobnie dlatego, że wkrótce jest premiera Zmierzchu, na którą zamierzam się wybrać. Co prawda film nie jest tak dobry jak książka, powiem wam szczerze. Przeczytałam wszystkie części Zmierzchu książki. Obejrzałam wszystkie filmy jak do tej pory. Co prawda filmy nie mijały się zbytnio z tym, co jest zapisane w książkach. To jest... Rzadko się zdarza, ale jest dość mocne odzwierciedlenie tego. Co prawda zanikło kilka szczegółów, kilka takich bardzo przyjaznych, sympatycznych elementów zostały wycięte, które były w książce. Takie naprawdę śmieszne momenty, takie dosłownie krótkie fragmenty, w których postacie wkładały więcej życia w swoją grę. No, nie w swoją grę, w tej postaci po prostu były takie po prostu bardzo zabawne momenty zawarte w książkach. Nie wymienię wam jakiegoś konkretnego, bo książki czytałam w momencie, w którym one wychodziły, a filmy oglądam mniej więcej na bieżąco, a ja nie preferuję czegoś takiego, że po prostu za każdym razem, jak się pojawia coś nowego, to ja na nowo sięgam po książkę. Nie wyznaję czegoś takiego, uważam to za kompletną głupotę. Poza tym mam dobrą pamięć, jeśli chodzi nawet o same książki, więc jeśli jakąś książkę raz przeczytam, to potem bardzo mi łatwo sobie przypomnieć, co w niej było. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Co uważam za swój wielki atut. Bo naprawdę, jak raz przeczytam coś, co mnie zainteresuje, to po prostu potem to pamiętam. Co prawda, z czasem zacierają się szczegóły, jak w przypadku tych fragmentarycznych części z sagi Zmierzchu. Ale tak to mniej więcej pamiętam, o co chodzi w tej książce. Jakby mnie ktoś zapytał, to ją mogłaby z trudu opowiedzieć. Ale na serio, książka jest dużo lepsza niż film. Jest 1000 razy lepsza książka niż film. Co do tego nie ma żadnego nie ma żadnej polemiki. Wycofa się! A ty idź tutaj. Skup na sobie ich uwagę. O, jeden mi umarł. Jestem taka smutna. Ale chuj. Dobra, przynajmniej wszyscy są martwi. Chociaż tyle. Wy wracajcie tutaj, bo będziecie mi jeszcze potrzebni z tymi swoimi wieżami. Pizdu dużą ilością wież. Skup na sobie ich uwagę. Tak, żeby oni mogli dalej w spokoju budować. No to jest ważne, jak się spuluje na nas za dużo ludzików,
żeby nasz główny bohater, który potrafi przyjąć pizdów obrażeń, mógł ich spolować na siebie, tak żeby reszta się mogła skupić po prostu na poszerzaniu naszej obrony czy ataku. Jak na przykład w tym przypadku. I teraz się musimy wycofać, bo jesteśmy niebezpiecznie blisko wieży. Pstryk. I strzelaj do nich, dobra? Już teraz mniej więcej wiem, że zostawić 4. No cóż, 5, 6, 7, 8. Krążący Khajiit. Ale wy się już możecie wrócić tu. Podobnie jak wy. Ponieważ zaatakujemy ich od góry. Teraz rozmiecimy to. I fajnie by było, gdy to, ci ludzie mi się tworzyli do końca już. Stworzymy sobie jeszcze jednego tego. No ale szybciej, 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 szybciej. Głowa mnie swędzi. Gumkę zdjęłam z włosów. A gdzie jest moja gumka? W kieszeni oczywiście. Nie to. Ty. To jest niepotrzebne, bo i tak zaraz zginiesz. Jedyne marnotrawstwo za zaklęcie. Jak się Khajiit na nas spuluje, to go wierzę z omnomią. No i znowu będzie jedna na 3 ciosy. No. Ja tego kompletnie nie kminę, na serio. Wycofaj się. Wyleczcie. Tutaj jest ich jeszcze 2. Okej, oni tutaj już lezą. Tych magów, oni lezą powoli, nie? Ci magowie. Dobra, jak tutaj dojdą, to już będę mieć całą armię stworzoną. Honor! Będziemy mieć całą armię stworzoną, będą już gotowi do walki i sobie ruszymy tutaj na górę. W międzyczasie... Wow! Ile lutu. W międzyczasie ona tutaj... Znaczy ja tutaj rozwalę wszystkich do końca. Wycofaj się pod wieżę. To są ci dwaj stąd. Nie, tylko jeden stąd. Okej, okay. Walcz z nim. Herbata mi się kończy, muszę coś zrobić nową. Jestem bardzo smutna z tego powodu. Rozwal ostatni budynek. A tu są 2. Lodomiot ostrzy i wielki tkacz ostrzy. Wow. Tak czy inaczej, wkrótce będziemy kończyć tę mapę. Już się nie mogę doczekać. Wręcz. Fajnie, że mamy taką wysoką odporność na lód. A, zapomniałam, że mam to. Lekka broń, sieczna, lekki pancerz. Stryk. 28. No, czyli sobie poczekałem 2 poziomy, czyli raz, 2, 3. Nie, to będzie raz, 2. Okej. A tutaj co chciałam dodać? Nie wiem, co chcę dodać, ponieważ nie pamiętam, co jest mi potrzebne, do czego konkretnie. Co już nie jest takie zabawne. Ale tak czy inaczej. Wracamy tu. Tu wracamy. Ponieważ tutaj są już... Tutaj nie ma już tych ostrzy. Więc tych tutaj mogę już wysłać sobie spokojnie górą. Wasza 4 tu. Gdzie wy w ogóle jesteście? Tutaj. No, to wasza 4 tutaj. A ci żołnierze tutaj już wszyscy wrócili, jak widzę. Oprócz tych kilku na wpół martwych. Czyli... kurwa. Tak? I tak. Oni są potrzebni bez niej. On the way. Pójdziemy do nich
górą, bo nie chce mi się ich iść do nich dołem, szczerze mówiąc. Dobra, wy tutaj. Tak? Bo tych potrzebuję, żeby mi oczywiście budowali, bo nie zamierzam ich puszczać tak o, bez żadnej osłony. Bo nie jestem bredna mama, nie? Tak czy inaczej, ten już idzie tutaj, więc mam nadzieję, że go nie sfokusują, ale idą krańcami przeciwnymi. Więc nie powinni stworzyć takiej możliwości. Ty, Heleno, leć już tu. Ojojojojoj, wycofaj się. Nie ma nawet szans. Chyba, że będę z nimi nawet próbować walczyć. Dobra. 2, 3, 4. Teraz możemy. Aż teraz oni się skupili tutaj. Więc ja mogę się skupić tutaj. Helena, proszę cię, przyjdź tutaj. Buduj. Stryk. Buduj. Stryk. Buduj. Buduj. Rolnik of the river. Rolnik of the river. This is rolnik. Heleno, ty moja Heleno, chodź tu. A, nasze gobliny. Muszę sobie to cały czas powtarzać, bo ciągle o tym zapominam, jak słyszę gobliny. To jest po prostu przerażające. Ciekawe, jak wysoki poziom umiejętności osiągniemy. Podejrzewam, że tutaj jeszcze na tej wysepce dojdzie gdzieś tak do połowy. O, trolololo. Szał! Męskich ciał! Aha. Taka jestem zabawna. Ale dobra, spróbowaliśmy wszystkich na siebie. Całą wioskę, więc spoko. Ruszcie swoje zgrabne tyłeczki. Razy 3, 4. A, bo ja tu 50 mogę mieć. A ja sobie stworzyłam 40, oczywiście. No, zabijcie go. Wsio, czy jeszcze coś? Jeszcze 2 zostało. Okej, jedziemy dalej. Bez opierdalania się. Tutaj. Bum. Zniszcz budynki. Moim przeznaczeniem jest niszczyć stare chaty. Yeah. Zastanawiam się nad tym, co powinnam nagrać zaraz po tym. Ponieważ mam dość dużo odcinków w zapasie, a wkrótce będzie wypłata. Będą pieniążki. Trzeba się zastanowić, czy chcę kupować jakąś grę, czy jednak coś z mojej półeczki ściągnąć. Chyba jednak zdecyduję się na to drugie. Ponieważ obecnie mam jedną grę, którą chciałabym nagrać. To nie jest co prawda jakaś niebo zajebista gra, ale jest sympatyczna i po prostu przeszłam już kilka razy, chciałabym ją przejść jeszcze raz. Z wielką chęcią bym ją przeszła jeszcze raz. Okej, okay, tu. Tu są. Tutaj właściwie, chodźcie. O Jezus Maria, odbija mi się. Bułką maślaną. To nie jest najlepiej. Gitarski wojownik. Wojownik. Jest tu gdzieś jakiś ten badass, ten, który mi rozpierdolił pół armii ostatnim razem. Gitarski wojownik. Nie ma. To dobrze. Master,
bodaj pstryk.